Siemaneczko, z tej strony Andrzej, ze mną jest Mati Jacy. Cześć Duduś. Hej Mati. Gramy w grę. Jaką grę? Squad Blast. Dzieje się w roku 2042, kiedy na świecie panuje chaos, a władzę na całym świecie zajęły silne korporacje. Samemu lub z kolegami dążymy do osłabienia władzy. Pierwszą wersję gry można pobrać już na Steamie za darmo. Jeśli boisz się, że twój komputer nie wytrzyma, to nie bój żaby. Ja też mam komputer zlepiony z pozostałości toalety, a jednak gra mi śmiga. I właśnie z tą wiedzą zaczęliśmy naszą podróż w grze Squad Blast. Na początku nie byliśmy może ogarnięci. Dobra, no wygraliśmy, będzie... wygraliśmy! Wygraliśmy, dobrze! A, dopiero się zaczyna, no. Ale ty nie w tą stronę idziesz! A, okej! Okay. Chodź! Idę! Możemy siebie tam zajebić? Nie, ale przydałoby się czasem. Naszym celem w grze jest strzelanie do innych i wykonywanie różnych zadań w zależności od trybu gry. Jeśli się chce, to nawet z użyciem pada. No wal go! Pierdź, no próbuję! Dobrze, nam idzie. Dobra, sam siebie walę. Tym, gdzie ty jesteś na środku? Ja przyjmuję, no. To ja do cyby idę. Chodź, chodź! Patrz, no. Pokonali nas, co za cymbał. No, chyba przejęli bazę, bo my bazę. Przy swoim respie lataliśmy cały czas. Po porażce wiedzieliśmy jedno. Nie można się poddawać, bo to oznaka słabości i frajerstwa. Na szczęście z pomocą przyszły nam inne postacie oraz inne bronie, które możemy sobie wybierać do woli. Nie musimy martwić się o to, że ktoś będzie miał lepsze postacie, lepsze bronie, ponieważ każda broń w tej grze jest zbalansowana tak, żeby nie można było wygrywać, mając przewagę posiadania. Jeśli gra nam się gorzej, to możemy nawet w trakcie gry zmienić naszą postać. Ja biorę grubego, bo jeszcze nim nie grałem. O. Tu nie ma bazy do przyjmowania. Właśnie tu chyba. Jest na kille, bo tu masz różne tryby gry ogólnie. Okej. W każdym meczu masz różne rzeczy, możesz robić. O, idę ci pomóc. Jak tylko mi się uda. Dobra, nie trzeba, co ty? Aha, no. Ej, nie mamy ammo, tu trzeba zbierać ammo. Właśnie też. Nie, nie kradnij mi wszystkiego! Sorry, kolego! Dobra, GG, WP! Za pierwszym razem! Najbardziej spodobało nam się to, że nie musimy się tylko naparzać pociskami bez użycia głowy, bo gra zapewnia dokładne śledzenie uszkodzeń i płynną rozgrywkę. Dzięki temu każdy pocisk ma znaczenie i nie ma szans na dostanie bomby w łeb z dupy. A cała gra zawiera mnóstwo elementów strategii. Do tego każdy bohater ma swoją super umiejętność, którą można wykorzystywać podczas walki. Nice! A on ma tarczę! Biegnę! Dobra, chodź do mnie, bo się stęskniłem za tobą. Cześć, myślę, że wygrywamy. Ej, on tutaj dwóch jest, to już nie mamy szans! Dobra, jeden! Z czasem przestaliśmy być ofiarami losu i zaczęliśmy ogarniać, jak się gra w tą grę. I to dało nam zwycięstwa. Dobra, będę włączyłem tarczę, bez sensu. Ale... ja też. Są chyba tarcze. W innym trybie mieliśmy na celu przetransportować ładunki na stronę przeciwnika, a robiło się to poprzez zajmowanie miejsca obok niego. Idę musimy do ciebie, przy nim no. być i będziemy go transportować. Spoko, no to ja stoję na nim i sobie chilluję bombę. No, ja ogólnie jestem mega słaby, ale rób. O, no i zarąbiście! I to tylko dwa trzeba? No. To jest łatwe. Ogólnie nie, no bo to jest trudne, tylko że oni są nieogarami. Bo teraz już kończymy gierkę, jeśli my to zrobimy. Oj, no nie wiem, czy to zrobimy. Cześć. Heka! Co robisz? Lecimy. A zabijam kolegów. Kolegów zabijasz słabo. 60 na kapuś. Kolegów najlepiej, bo się nie spodziewają. No a tak w ogóle to można jeszcze wejść sobie tutaj. I wejść sobie tutaj. Tutaj też można wejść. I wtedy możecie wpisać kod promocyjny. Squad Blast 23. Macie go w opisie, a jak widzicie, można dostać, no kurde, sporo rzeczy. Potrzebujemy. Dobra, zabiłem. Dobrze. Zabiłem drugiego. Znaczy nie, dobrze. Może ty zabiłeś, ale mam to, no. Nieważne, tak, współpracujemy. Ja cię będę bronił, aczkolwiek dość wolno. Ja cię bronię. Dobra. A on się sam... Jaka bomba! O, co ty zrobiłeś? Jakąś bombę sobie walnąłem, a co? A, no ja też czasem tak. O, nie, idź sobie, nie tolerujemy was. O, to już... Oni chyba dobra, jasno, cieszynka. Fajnie, udało się. Bo myślałem, że też będziemy przegrywać wszystko, ale jak widać... Jesteśmy dobrzy. Jesteśmy nie dość, że dobrzy w gry strzelankowe, to gra wcale nie jest taka trudna i nie natrafiasz od razu na tryhardów. Bo po prostu gramy z 10-latkami. W sumie byłoby całkiem fajnie, gdybyś ty też pobrał Squad Blast Demo na Steamie. Masz link w opisie i potem nie zostaje nic poza cieszeniem się, zabijaniem innych ludzi i zdobywaniem nowych broni. Ty, jaki to jest... Jaka fajna broń! Patrz, ja zamarzam ludzi! Tak, zamrażasz. Zamrażam, no. Tylko, że oni są tryhardami jakimiś! Ty, mówisz, że to drugi poziom! No bo tak było napisane! I co my tu musimy zrobić? Co to jest za tryb?
No, że musimy przejmować bazę. A, dobra, to git. I w sumie pobawmy się z nimi, bo chyba też będzie... Oj, dobra. Ale teraz dostanę. Bo tak szybko ich bazę przejmujemy, że w sumie lepiej jest postawić tutaj pełno działek i na przykład im nie dać dostępu tutaj, żeby doszli. Oj, a wygraliśmy. Łatwo! A na początku się wydawali, że to są tryhardy, ale oni nie mają strategii. Można umieć coś indywidualnie, ale niestety wygrywa drużyna, tak? Podsumowując, wchodź w opis, tam masz link do pobrania Squad Blasta demo. Pamiętaj, że gra jest cały czas w rozwoju, co chwilę mamy nowe update'y. Gra nam się całkiem spodobała, a przede wszystkim postać Sonnego i ten jego zamrażający Ice Light. Squad Blast ma też własnego Discorda, na którego możesz wejść, żeby komunikować się z całą społecznością Squad Blasta, być doinformowanym na bieżąco co do update'ów gry. Na twórcy gry tylko czekają na twoją opinię. Pozdrawiam z ziomalami z osiedla, pozdro z fartem.